na sportowo, ale dzisiaj to mamy drugi dzień. Wczoraj odbył się w ramach 26. Memoriału Jana Ciołczyka, gdzie głównym partnerem jest województwo śląskie, turniej tenisa stołowego, który się cieszył wielkim zainteresowaniem. Wystąpiło niemal 60 zawodników w czterech kategoriach wiekowych. Natomiast dzisiaj najpierw mieliśmy zawody piłkarskie wśród juniorów młodszych. Przed chwilą skończyła się kategoria Orlików, gdzie wystąpiły drużyny UKS-u Górnik Libiąż, Zagórzanki Zagórze, następnie LKS-u Zgoda Byczyna i gospodarzy Ciężkowianka. Jest to okazja, aby uczcić pamięć długoletniego prezesa LKS Ciężkowianka, mojego taty Jana Ciołczyka, który dużo więcej potrafił ode mnie i mi jeszcze dużo brakuje do niego, ale staram się w każdym razie. Natomiast ważne jest, że integruje się społeczność lokalna. Ważne jest, że dzieci mają okazję do rywalizacji sportowej oraz zabawy. W Ciężkowicach jest kapitalna atmosfera. Taka mała, lokalna społeczność, bardzo mocno zintegrowana wokół ważnego centrum, jakim jest LKS Ciężkowianka.